Hej! W tym wideo poznacie 5 faktów, dlaczego Zara jest socjologicznym fenomenem w branży odzieżowej i jak stała się takim gigantem. Zdradzę tajemnicę Amancie Ortegi, a na końcu przedstawię Wam 3 główne wnioski, jakie wyciągnęłam z tej historii. Mam na imię Paulina i na co dzień zarządzam agencją social media. A jedną z rzeczy, które wręcz uwielbiam robić, jest obserwowanie marek odnoszących sukcesy, poznawanie ludzi, którzy za nimi stoją i patrzenie, jakie wnioski mogę z tego wyciągnąć dla siebie i dla Was, dzieląc się nimi na kanale. Podejrzewam, że Zarę kojarzy dosłownie każdy. Nie sposób ominąć ich sklepy w galeriach handlowych, bo ekspozycje na witrynach przykuwają uwagę nowoczesnością i zawsze są nienagannie zaprojektowane. Pierwszy sklep Zary został otwarty w 1975 roku w La Coruni, w południowo-zachodniej Hiszpanii, gdzie mieści się główna siedziba spółki. Jest to flagowa marka, która należy do hiszpańskiego holdingu odzieżowego Inditex, jednego z największych dystrybutorów ubrań na świecie, którego sklepy są w ponad 60 państwach. Co ciekawe, Zara nie reklamuje się w tradycyjny sposób. Tak naprawdę robi marketing w niewielkim zakresie. Podejrzałam ich Facebooka i nie widnieją tam żadne uruchomione płatne kampanie w ciągu ostatnich 90 dni. I dotyczy to również innych krajów, nie tylko Polski. Nie kojarzę też żadnych większych akcji z influencerami. A osoba, która stoi za biznesem, nie udzieliła do tej pory setek dużych wywiadów. Więc jaki jest ich sekret i gdzie tkwi klucz ich sukcesu? Postanowiłam to sprawdzić i okazuje się, że Zara działa zupełnie inaczej niż inne firmy odzieżowe. O czym Wam teraz opowiem. Czy słyszeliście o kimś takim jak Amancio Ortega? Możliwe, że nie. A jeśli tak, to zapewne za sprawą jego bogactwa. Amancio Ortega jest założycielem Zary, jednocześnie najbogatszym Hiszpanem, a do tego jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Według magazynu Forbes plasuje się on na 2. miejscu jako najbogatszy Europejczyk i na 6. według listy najbogatszych ludzi świata w 2020 roku. Jego majątek szacowany jest na blisko 55 miliardów dolarów. 2 lata wcześniej jego majątek wyceniono na 70 miliardów dolarów. Co ciekawe, 3 lata temu to ponad 80-letni sprzedawca odzieży z Hiszpanii zdetronizował Gatesa w tym samym rankingu o bagatela 200 milionów dolarów. Nie był to ani Jeff Bezos z Amazona, ani Mark Zuckerberg z Facebooka, ale właśnie Amancio Ortega. W sierpniu 2017 roku został najbogatszym człowiekiem świata. Co prawda tylko na jeden dzień, ale i tak jest to fenomen. A stało się to za sprawą zwyżkowego kursu akcji jego spółki Inditex, do której należą dobrze znane w Polsce marki odzieżowe takie jak Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, a także Oysho i Utrecht. Kurs akcji podskoczył o niespełna 1%, w wyniku czego dosłownie w przeciągu kilku godzin akcje jego firmy zyskały na wartości prawie 1 miliard 200 milionów dolarów. Zara należy do trendu fast fashion. Co to oznacza w praktyce? Ich kolekcje są odświeżone nawet 2 razy w tygodniu, co sprawia, że po dokonaniu prostej kalkulacji wychodzi ponad 100 kolekcji rocznie. 100 kolekcji rocznie. Wow! Zastanawiałam się, jak to jest w ogóle możliwe, że tak szybko są w stanie wyprodukować nową kolekcję i mało tego, sprzedać to, co wyprodukują. Bo słyną z tego, że mają niewielkie magazyny. Okazuje się, że cały proces projektowania i zarządzanie łańcuchem dostawy Zary są bardzo wydajne. Pojawienie się nowych koncepcji zajmuje około 3 tygodni. A jak to wygląda u tradycyjnych sprzedawców detalicznych? Planują swoje asortymenty nawet 6-miesięcznym wyprzedzeniem. Myślę, że to dobry moment, żeby przedstawić Wam 5 faktów, które wyróżniają markę Zara spośród pozostałych firm odzieżowych i powodują, że osiąga takie sukcesy. Pierwszy. W modelu operacyjnym wykorzystują integrację pionową. Ale co to oznacza w praktyce? Ogólnie w łańcuchu dostaw występują 4 główne fazy. Pozyskiwanie pomysłów, produkcja, dystrybucja i sprzedaż detaliczna. Firma integruje się pionowo, kiedy kontroluje 2 lub więcej z tych etapów. Ten model umożliwia na częste zmiany kolekcji i dynamiczne dostosowywanie się do nieoczekiwanych zmian popytu. Zara prowadzi własne fabryki odzieży, zatrudnia własnych projektantów i prowadzi własne sklepy. A to z kolei przekłada się na ogromną przewagę w stosunku do konkurencji. A więc zintegrowany łańcuch dostaw i utrzymanie ponad połowy fabryk w bliskiej odległości od kluczowych rynków umożliwia zainspirowanie się najnowszymi trendami i w ciągu zaledwie kilku tygodni pozwala na stworzenie na ich bazie nowego produktu, łącznie z dostarczeniem go do sklepu.
Tradycyjni detaliści starają się przewidywać trendy w modzie z rocznym wyprzedzeniem. Zara nie musi tego robić. Drugi powód ich sukcesu to fakt, że projektują odzież na bazie aktualnych trendów. Zara nie sili się na wymyślanie nowych trendów i nie ma ambicji na bycie prekursorem mody. Ona po prostu zarabia na tym, co jest aktualnie modne tu i teraz. Dzięki temu nie ponosi kosztów na badania i rozwój. Zara nie jest innowatorem mody, ale dzięki skupieniu się na obecnych trendach i elastycznym łańcuchu dostaw może szybko zmieniać kolekcje i dopasowywać się do nastrojów konsumentów nawet w środku sezonu. Większość marek odzieżowych działa w oparciu o podejście spekulacyjne. Ktoś na górze podejmuje decyzję, co będzie modne w przyszłych sezonach. To ryzykowna strategia. Zara natomiast tworzy w oparciu o informacje zbierane od konsumentów i dopasowuje kolekcje do ich preferencji. Taki styl produkcji pozwolił jej zyskać popularność na całym świecie dzięki faktycznemu zaspokajaniu potrzeb ludzi. To może jakiś przykład. Świetnym będą wydarzenia z 11 września związane z atakiem na World Trade Center w Nowym Jorku. Był to czas, kiedy rozpoczynał się Tydzień Mody. Dzień wcześniej odbyło się kilka pokazów amerykańskich projektantów, którzy, jak się później okazało, poszli w produkcję kolekcji przepełnionych ferią kolorowych barw, nawiązujących do letniej beztroski i radości, które zapełniły sklepowe wystawy. Katastrofa, znaki żałobne i wynikające z tego nastroje konsumentów przybitych wydarzeniami sprawiły, że firmy odnotowały znaczące spadki w sprzedaży. Jak się później okazało, tylko Zara zareagowała i wypuściła produkty o ciemniejszych, bardziej stonowanych, spokojnych barwach, pokazując tym samym, że podziela smutek ludzkości. A było to możliwe tylko dzięki rekordowemu tempu produkcji. Kolejnym, trzecim istotnym aspektem, który przemawia za ich sukcesem, jest fakt, że ich ilość produktów jest ograniczona. Co to oznacza? Że w przeciwieństwie do większości sprzedawców detalicznych, którzy planują swoje kolekcje zazwyczaj z 6-miesięcznym wyprzedzeniem, Zara wypuszcza kolekcję w 2-3 tygodnie, co daje jej elastyczność produkcji. Z racji tego, że wypuszcza ograniczoną ilość cuków z danej kolekcji, oszczędza na zapasach i ich magazynowaniu, a jednocześnie nadaje klientom poczucie, że decyzje o zakupie muszą podjąć tu i teraz, bo za chwilę te produkty się wyczerpią lub znikną z półek sklepowych. Celem jest wykreowanie niedoboru i polowania na okazję, wyjaśnia Louis Blanc, były dyrektor Inditexu. Efektem założenia jest fakt, że klienci statystycznie odwiedzają sklepy Inditexu średnio 17 razy w roku, a inne tylko 3. Ta iluzja niedoboru sprawia, że podejmują oni impulsowe decyzje zakupowe w obawie, że zabraknie jakiegoś towaru, a dodatkowo nakręca ich to do kolejnych zakupów na zasadzie nie przegap nowości. Dodatkowo Zara wygrywa w tym przypadku z innymi brandami, mniejszym ryzykiem, które ponosi, jeżeli chodzi o koszty poniesione na produkcję i to, czy konsumentom przypadną do gustu nowe kolekcje. Jeżeli trend się zmienia, może szybko reagować i wypuszczać nowe modele. A jeśli projekty rezonują z nabywcami i sprzedaż idzie dobrze, to może zwiększyć produkcję. Co jeszcze robi Zara? Analizuje dane. To czwarta przyczyna ich sukcesu. Dane o ich klientach są dla nich skarbnicą wiedzy, która wskazuje kierunek produkcji towarów. Zara monitoruje i analizuje dane sprzedażowe, które codziennie aktualizuje i przesyła do centrali. Dodatkowo pracownicy sklepów stacjonarnych przechodzą szkolenia, jak zbierać feedback od klientów, którzy dokonują zakupów lub zwracają produkty. To pozwala im reagować na nastroje konsumentów i jeśli dane produkty kiepsko się sprzedają lub są często zwracane, to nagle znikają ze sklepów, wstrzymana jest produkcja i szybko zostają zastąpione przez nowe kolekcje. Z kolei te, które cieszą się uznaniem klientów, są szybko uzupełniane. I na koniec piąty powód. Tradycyjna reklama dla Zary po prostu nie istnieje. Reklama zmieniła się dramatycznie i odnoszący sukcesy detalista musi dostosowywać się i to szybko. Widzieliście kiedyś reklamę Zary w telewizji? Albo słyszeliście w radio? Zamiast tego Zara korzysta z potęgi social media i ustnych rekomendacji. Mając 40 milionów obserwujących na Instagramie, to nie jest jakiś rocket science. Doskonale wykorzystują ten kanał do sprzedaży. Wystarczy kilka kliknięć, aby móc wyświetlić prezentowane towary i od razu je kupić. Aplikacja umożliwia budowanie marki taniej i szybciej niż w innych kanałach. Dlatego trzeba być czujnym na to, co robią inne firmy z branży i aktywnie działać, bo nowi konkurenci unicestwiają zasiedziałych. Dlatego zamiast wydawać kosmiczne budżety na billboardy i inne formy reklamy, skupiają się na marketingu szeptanym i aktywności w mediach społecznościowych.
Również wiele znanych i wpływowych osób, można powiedzieć celebrytów, publikuje na swoich kanałach w mediach społecznościowych zdjęcia z zarowymi outfitami. Są również osoby, których profesją jest doradzanie w zakresie mody i informowanie o trendach. Osobiście obserwuję kilka takich stylistek i m.in. Karolina Domaracka, polski ekspert i krytyk mody, często na swoim stories pokazuje zestawy z Zary, które, jak mówiłam wcześniej, są inspirowane projektami największych światowych projektantów. A takich osób jest więcej. Zara jest uznawana za socjologiczny fenomen, który podkreśla ogromną ewolucję, jaka nastąpiła w świecie mody. Zaramania to określenie, które jest uznawane jako zwyczaj zakupowy, polegający na tym, że kupuje się nowości modowe, aby nosić je tylko przez jeden sezon, a potem bez wyrzutów sumienia pozbyć się ich na rzecz nowych. Czego więc możemy się nauczyć od Zary? Co możemy zastosować w naszym życiu i pracy? Słuchaj tego, co mówią inni, Twoi bliscy i klienci. Bądź otwarty na konstruktywny feedback, bo trochę krytycznego myślenia i pokory chyba jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło. Zminimalizuj ryzyko podejmowanych działań poprzez czerpanie informacji na dany temat z różnych źródeł. Zmniejsz niepewność dzięki dobremu researchowi. Bądź elastyczny i otwarty na zmiany. Zdolność do szybkiego dostosowywania się, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko pędzi jak oszalałe i zaskakuje nas nieprzewidzianymi wydarzeniami, może być kluczem do sukcesu. Plany są bardzo istotne, bo wyznaczają kierunek, ale musimy pamiętać, że często nasze środowisko i otoczenie zmienia się szybciej, niż byśmy to przewidywali, dlatego umiejętność ponownej oceny sytuacji daje nam przewagę. Czy to wszystko? Na pewno nie. Ale jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, jak Amancio Ortega zbudował takie imperium, to polecam książkę Zara – Prawdziwa historia sukcesu. Jest tam naprawdę dużo ciekawych wątków związanych z biznesem, budowaniem firmy i ich międzynarodową ekspansją. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało. Jeśli chcecie otrzymać powiadomienie o kolejnym odcinku, to kliknijcie przycisk subskrybuj. A tymczasem ja zmykam na zakupy do mojego ulubionego sklepu.